Jest jakieś plus 5 stopni. Dzień dobry. I pada śnieg. Powiedzcie mi, po co? Po co pada ten śnieg? No bo ja kompletnie nie rozumiem. Widzicie? No zobaczcie, jaki krajobraz się robił. Już było tak fajnie, to znaczy fajnie bez śniegu, bo tak w ogóle to nie było fajnie, bo było brzydko, ale nadal jest brzydko, bo nie ma słońca. Pada śnieg, trzeba znowu odśnieżać samochód. Znaczy to nie jest bez sensu. Ja apeluję do pogody, żeby już wiosnę przysłała, nie tam śnieg. Zobaczcie, jaka jest, znaczy mgła. Coś takiego od ziemi, bo wilgoć jest okropna. I zobaczcie, jak tam w tle już wam pokazuję. Jak tam w tle jest strasznie szaro. Jezioro jeszcze troszkę zamarznięte, chociaż już bardzo puściło. O! No nie jest to krajobraz na pocztówkę. Rozgrzewam się, bo dzisiaj jest strasznie wiecznie. Pokazywałam wam dzisiejszą pogodę i nic się w temacie pogody nie zmieniło, jest beznadziejnie. Myśmy dzisiaj wyskoczyli po pracy do Łomży. Łomży mamy 100 km od domu, tak umiejscawiając to w terenie. I jeszcze nie dalej niż dzisiaj rano Gaba do mnie mówi, że ona by chciała, żeby jej znaleźć tą herbatę, ponieważ to jest herbata, która najlepiej jej smakowała. I to jest Pickwick. To jest holenderska herbata. Dopiero się dowiedziałam, że Pickwick jest holenderski. To znaczy ja wiem, że ten konkretny był kupowany w Holandii, ale nie wiedziałam, że jest po prostu produkowany w Holandii. No jest Amsterdam nawet. Holandzko. Ale to tak wiem stąd, że szukałam jej dzisiaj w internecie, bo jak dziecko prosi, wiecie, a jest to w miarę możliwości proste do spełnienia, znalezienie herbaty, no to mówię sobie, no jak prosi, to czemu nie? I szukałam tego Pickwicka i rzeczywiście jest i jest prosto z Holandii. Znaczy w sensie nie jakaś w Polsce rozsypywany, czyli taki oryginał holenderski. Tylko że tam on kosztował grosze, ten Pickwick, a na Allegro kosztuje 10,95, coś takiego. No i wiecie, żeby skorzystać ze Smarta, to trzeba by było kupić w sumie 5. Bo nawet 4 to jeszcze jest poniżej 45 zł i na Smarta się nie łapie, więc trzeba by było kupić 5, żeby było darmowo. A jeżeli jedną, no to w ogóle 10 zł dopłaty za herbatę. Czyli w sumie paczka herbaty wyszłaby 20 zł. I pewnie bym kupiła, bo jest to sklep, którego asortymencie jest więcej niż tylko jedna herbata, więc poszukałabym czegoś tam, wzięłabym pewnie sobie dwie herbaty, coś tam dołożyła i kupiłabym. Natomiast, no bo się tak krążę wokół tematu, ale chodzi o to, że jak pojechaliśmy do tej Łomży, to weszliśmy do... co tam oni tam mają? No spożywczy, w każdym razie nie mogę sobie przypomnieć, jaki oni tam mają ten spożywczy. Jak to w galerii, duży spożywczy. I patrzę i moim oczom rzuciło się coś takiego. Czyli herbaciany ogród z Herbapolu. I on kosztował około 5 zł. Znaczy ona, ta herbata, kosztowała około 5 zł. Jestem ciekawa, czy jest ten sam. Nawet ma większe zaherbacenie, powiedziałabym. No nie wierzę! Usłyszałaś? Przyszła ta, co chciała herbatę. A ty nie słyszałaś, ja mówię o tobie cały czas i o herbacie? A. No to już miała okazję przetestować. Chodź, będziesz ci króliczkiem. Małym. Chodź, pokaż swoją fryzurkę nową. Daj mi się czesać. Dobra, to ona pójdzie się czesać, a ja dokończę. Tutaj jest 20 saszetek po 2 gramy, a tu mamy 20 saszetek po 3 gramy. Polski Herbapol. A w składzie mamy, z tego co przeczytałam, dokładnie to samo, co w tej herbacie. Bo tutaj mamy... cholera, no ja nie umiem po holendersku, ale wyczytałam w internecie, że tu jest pomarańcz, cynamon i dziewczyny i goździki. O. I słuchajcie, i tu jest to samo. Pomarańcz, cynamon i goździki i tu jeszcze widzę jabłko. Ale wiecie, jabłko pchają wszędzie, bo jest tanie. Więc zaraz testerka nam tu przetestuje, bo tłumaczę tutaj dziewczynom, że życzyłaś sobie nie dalej niż wczoraj, rano dzisiaj, żeby ci kupić tą herbatę Pickwicka.
No i sprawdzałam w internecie, nie wiem czy cię widać, sprawdzałam w internecie i kosztuje kurna, jedna herbatka kosztuje 10,90. Więc pewnie bym kupiła, ale pojechaliśmy dzisiaj do tej Łomży i słuchaj, jest ta herbata, to znaczy skład ma dokładnie taki sam jak tamta herbata, tylko jest polska z Herbapolu. I mówię, wezmę na próbę, zobaczymy. Wąchaj tą, to jest ta polska. No, goździki czuć. No, a, aha, aha! To jest tak dalej, dążymy do stwierdzenia, że dzieci pięknie nam zostawiają puste opakowania po jedzeniu, po herbatach, po czymkolwiek. To już sobie nie powąchamy, czy zapach się zgadza. No dobra, pamiętasz jeszcze tamtą? Pamiętasz. No to... Ale soku nie ma, to jak ja mam ci sprawdzić? O, soku nie pamiętałam. To ty chcesz herbatę, żeby była dobra, czy żeby sok był dobry? Bo sok ja nie rozumiem. Soku. Nie? Czyli mogłabym kupić miętę i na to samo by wyszło. Bo jakby dodała sobie pół litra soku, tak jak ona ma w zwyczaju, to na pewno, słuchajcie, pięknie pachnie. I mam wrażenie, że pachnie dużo lepiej niż ta Pickwicka. Tak wali tymi pomarańczami. Dobra, to niech sobie się nabiera mocy urzędowej. Potem wam powiemy, czy polska lepsza, czy holenderska lepsza. Myślę, że będzie mogła spokojnie wstawać w szranki z tą Winterglow, dlatego że no skład jest ten sam, tylko nie wiem, czy skład procentowy jest taki sam. Jezu, rozgadałam się na temat, jak to zawsze w Herbapolu, wiecie. Na pierwszym składzie hibiskus, na drugim jabłko, potem owoc gruszki, owoc dzikiej róży, owoc aroni i dopiero dalej jest kora cynamonu, naturalny aromat cytrusowy, skórka pomarańczy 5%, liść jeżyny, owoc maliny, kłącza imbiru i goździki. Ej, to jak są liście jeżyny, to powinno być trochę słodka. O jeży? Od jeżyny czemu? W tych moich słodkich... To tam masz stewie. Ale też masz listki jeżyn. I zamiast stewie. Sorry, najwyżej wytnę połowę tej rozmowy, ale... Bo wiecie, ja bym przeczytała, jaki jest dokładny skład procentowy, tylko przeczytam po holendersku. Ani ja nie zrozumiem, ani mam wrażenie, że wy też pewnie nie, bo... Holenderski to jest taki dosyć specyficzny język i mało kto go zna, jeśli nie siedział w Holandii. What? Ale tu masz po niemiecku te kany. Sweet blackberry leaves. No jest, sweet blackberry leaves. Zgadza się. A tu mamy coś po holendersku, także nie wiemy, co tu mamy. Dobra, ale jak Gawa przetestuje, to wam powiem, czy może korespondować, czy może... Słowo mi uciekło, co może... Nie żry bułek, glutenu się nie żre. Wiecie co? Rosół stoi. Będę dzisiaj, będę wylewać dzisiaj. Dopiero się zagotował. Nie masz to grzać. Będę wylewać resztki rosołu, a ta suche bułki zjada i nie chce jeść rosołu. No, faktycznie takie dziwne kupię. Nie, dobre. Rozpacz mnie ogarnia. Więc to niech się parzy. A w ogóle co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj weszłam na kanał Pani Marii. Nigdy nie pamiętam, jak się nazywa kanał Pani Marii. Panią Marię znam bardzo dobrze. I okazjonalnie oglądam. Pozdrawiam serdecznie Pani Mario, jeśli mnie Pani widzi. Znaczy, jeśli mnie Pani ogląda. Ale ja wam chcę powiedzieć, znacie na pewno Panią Marię. Jezus. No to jest... O! Maria zaprasza, tak nazywa się kanał Pani Marii. I Pani Maria przypomniała mi dzisiaj, bo pokazywała tutaj... cicho bądź. Pokazywała na swoim kanale swój profil na iSing. To jest Pani Maria i tutaj wykonuje piosenkę Piotra Salety. Salaty? Kofeina. Ja nie znam. Ale piosenkę w wykonaniu Pani Marii przesłuchałam. Słuchałam po prostu i gratuluję wykonania Pani Mario. W każdym razie Pani Maria zachęciła mnie do tego, żeby założyć sobie konto na iSing. I dzisiaj przez to durne konto nie wpuściłabym chłopa do domu. Gdyby nie pies, który ujadał, że dzwonek dzwoni na drzwi, to by Przemek nie wszedł do domu, dlatego że ustawiłam tu sobie piosenkę, włączyłam sobie karaoke, darłam się w niebogłosy, a dzwonek tam se dzwonił w przedpokoju. To słyszałam.
Ale że dzwonek dzwonił, czy że ja się darłam? Zgadnij. No to pewnie to, że ja się darłam. No sorry, sorry. I słuchajcie, jestem na etapie obznajamiania się, obwąchiwania tej aplikacji. Bo ja w ogóle nigdy nie śpiewałam nic, jeśli chodzi o karaoke. Nigdy nie miałam przed sobą promptera, który mi pokazuje, wiecie, i ten tekst. To jest fajne, bo on tutaj i akcenty pokazuje takimi kropeczkami, kiedy trzeba się zatrzymać, kiedy trzeba wyciągnąć w górę. No, generalnie świetna sprawa. Ja już wcześniej wiedziałam, nie przestawiaj mnie! Ja już wcześniej widziałam, że pani Maria ma to konto, ale... Wstrzymał się. Przyszedł. Co tu się dzieje? Co to za jakieś słownie? Cicho, nie mogę tak pokazywać, bo dopiero co opowiadałam, że mam porządek w kuchni i że nie chodzę spać przed tym, jak zrobię porządek w kuchni. A tu uprzejmie proszę, nie było nas trochę i co tutaj jest? Chyba nie porządek. No nie porządek, ale jeszcze spać się nie kładę, więc zdążę posprzątać. W każdym razie założyłam sobie konto na iSing. Jak ktoś będzie miał ochotę posłuchać, jak wyje, to zapraszam. Znaczy jeszcze nie teraz, bo na razie się obwąchuję z tą aplikacją. Jak już się obwącham na tyle, żeby móc coś tam zawyć i jeszcze to nagrać, to dam wam znać, będziecie się mogli pośmiać. W każdym razie... Myślę, że się dowiedzą. Czemu? Bo będzie niesamowicie na YouTubie rozhulane. Ale to nie jest na YouTubie. Ale to nic, to się poniesie po świecie, jak zawsze usłyszę twój śpiew. Przemek powiedział do mnie dzisiaj, że może tak się zdarzy, że będę drugą Marylą Rodowicz. Jakbyście nie wiedziały, to Maryla Rodowicz też jest z Włocławka. Tak właściwie to spod Włocławka, ale wiecie, ona się nie przyznaje. I mówi zawsze, że jest z Włocławka. Więc będę drugą wyjącą Marylą. Tak Przemek powiedział, to nie ja. To nie ja. Coś chcesz powiedzieć jeszcze, bo się tutaj nastraja. B. Nic nie chcę powiedzieć, no przepraszam was, bardzo nie chcę chłop nic mówić. Dobra, tu się parzy ta herbatka, a my zaraz pójdziemy do pokoju, bo Przemek sobie dzisiaj kupił... ty nie, tu uciekasz. Przemek kupił sobie dzisiaj słuchawki na siłowni bezprzewodowej, będziemy robić test. Ja wiem, że nie wszystkich takie tematy interesują, ale słuchawki bezprzewodowe nie muszą być tylko na siłownię, chociaż są bardzo dobre na siłowni, bo kawałki się nie plączą. W każdym razie pokażemy wam nowe słuchawki i sobie razem przetestujemy w bardzo szybkim tempie. Możecie się nie martwić, nie będziemy wam zajmować dużo czasu, ale może komuś się przydają, bo są to słuchawki naszej ukochanej polskiej marki Kruger & Mats. No i dobra, już się zamykam, a za chwilę pokażemy słuchawki. Sorry. Spakowuję paczkę fajek. No faktycznie, podobnie. Dobra. Teraz jak się dostać dalej? To nie jest takie łatwe, nie? O, to powiedz może, jak one się nazywają. One się nazywają F2? Tak, to jest model F2 firmy Kruger & Mats. Kruger & Mats. Może niektórzy z was mieli do czynienia z tą firmą, może niektórzy nie. My na przykład do czynienia mieliśmy już wiele razy z tą firmą. Mamy sporo produktów tej marki. I wszystkie sobie chwalimy. Nie jest to żadna reklama. A szkoda, ja bym bardzo chętnie przyjęła współpracę od marki. Tak, tak, tak. Produkty są... Z czystym sumieniem moglibyśmy polecać. Produkty są fajne, szczególnie jeśli chodzi o słuchawki, nie? Bo słuchawki to są takim, można powiedzieć, konikiem tej firmy. I naprawdę starają się, przykładają się do tego, żeby były designersko fajnie, ale też i pięknie zagrały, nie? Mamy gwarancję w pudełku, jak to niektórzy na necie mówią, podpałkę do grilla, czyli instrukcje. Same słuchawki i przewód do ładowania. Typu C. Słuchajcie, taki patent. Fajnie, fajnie, bo się sprawdza. U nas większość urządzeń, prawda? Większość telefonów ma końcóweczkę, także spoko, fajnie. No i sam produkt, nie? To powiedz może jeszcze, ile kosztowało, bo ja nawet nie wiem. To, cena to jest taka wisienka na torcie, nie? O, proszę bardzo. Co mi na przykład w tych słuchawkach się podoba na pierwszy rzut oka, nie? Gąbeczka, nauszniki,
są naprawdę, kurczę, normalnie miłe w dotyku. To jest piękna sprawa. Nie będzie na pewno męczyć się ucho od tego, tak? Są obracane, można je w ten sposób przychylić. Można je obrócić tak. Można je całkiem tak złożyć. O, w ten sposób. Ale nie mają pudełka? Nie, no tylko to pudełko, tak? Nie wiem, ale takiego no, jak my mamy do streetów. Pokrowca takiego, tak? No. No nie, ale ciekawe, czy by weszły. Nie weszły, bo się inaczej składają. Inaczej się składają, nie? Mają, jako, mają większą objętość, nie? No, ale mają twarde pudełko to. Fajne jest też to, że nie muszę łączyć się z telefonem, jeżeli nie chcę. No bo nie powiedziałam chyba, że to są bezprzewodowe słuchawki. Tak, co tak. Widać, no ale mógłby być a można kabelek włączyć, czy nie można? Tak, można. No, mogą można, być przewodowe. Tak, oczywiście, chcesz. Jak najbardziej. Hmm? Właśnie to też jest dużym plusem, no bo właśnie fantastyczne. Daje nam możliwość. Ja generalnie nie jestem fanem słuchania muzyki bezprzewodowo. Z tego względu, że no, jestem starszej daty już człowiekiem i uznaję tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o słuchawki, to kabelki. No tak, no bo jednak muzyka, która popłynie przez kabel, jest zupełnie inna niż muzyka, która płynie gdzieś tam sobie, nie? Po podwórku, nie? Tak jest. No. No, ale tak jak Asia wcześniej wspomniała, te słuchawki są mi potrzebne na siłowni, prawda? Trudno się na siłowni z kabelkami. No dokładnie, nie chciałbym po prostu uszkodzić ani gniazda w telefonie ewentualnie, albo słuchawek. Pociągniesz nawet na bieżni, pociągniesz i leci i telefon. Mamy bardzo i... fajne słuchawki właśnie też z Krugera. Ja pokazywałam. Tylko, że kablówki. Ale naprawdę bardzo nam na nich zależy, bo to starszy model jest i już praktycznie niedostępny w tym momencie. I naprawdę ciężko by było na serduszku, jakbyśmy uszkodzili te słuchawki, prawda? Więc kupiłem sobie bezprzewodowe. I co jest właśnie fajne, to jest to, że posiadają slot na kartę SD. Ale pokaż wyżej, bo nie widać. O. Mhm. Na mikro SD, tak? Czy na tak, mini? Mikro. Mikro. I to jest fajne. Nie trzeba łączyć się z telefonem. Nie będzie drenować, kurczę, moich uszu i mojego mózgu jakieś tam fale. Tylko po prostu będę sobie słuchał z karty. No tak. A telefon będzie, no wiadomo, no musi, tak czy siak musi być no, przy mnie, no bo ktoś tam będzie chciał się kontaktować. Także ten. Dla mnie to akurat niepotrzebne, bo ja i tak słucham podcastów na siłowni, więc na karcie nie mam podcastów. Ale jak tak, jak dla osoby takiej jak Przemek, która słucha muzyki na siłowni, to idealnie. Jak gdybym mógł, to bym wszędzie słuchał muzyki, tylko nie zawsze mogę. Jest też fajne, to zobaczcie, jest taki, kurczę, fajny detal, nie? Nie dają tego wszędzie. Musisz pokazać do kamery, bo... Każda słuchawka jest oznaczona. No. Ta jest prawa, tak? Jak w Beatsach. A ta jest lewa. No takie trochę zrażnięte, nie? Ale to jest fajne. No to jest fajne. Dlatego... Na moich małych też jest. A, i właśnie, jeszcze jedna rzecz. I logo. Logo firmy. Nie bije po oczach. Mhm. Tak naprawdę ciężko doszukać się loga firmy. No tu masz, na pałąku. Na pałąku jest, dokładnie. Mhm. W większości przypadków zawsze jest tutaj logo, nie? Mhm. A to jest tutaj, nie? I to jest też właśnie fajne, nie? Że nie jest tak, kurczę... Nie krzyczą. Nie krzyczą, tak? Jak kupujesz słuchawki firm konkurencyjnych, to praktycznie gdzie nie przyłożysz palca, tam jest logo firmy, nie? I teraz cena, bo cena jest dosyć istotna. Słuchajcie, te słuchaweczki no, były już przetestowane, nie? Na miejscu w sklepie. Dźwięk jest ich naprawdę rewelacyjny. Dźwięk, a są jeszcze niewygrzane. A są niewygrzane, także jeszcze trzeba je z dzień czasu tak na 2/3 głośności sobie podopalać. I naprawdę muzyka będzie szok, nie? Basy, sopraniki i średni ton jest rewelacyjny. Nie spodziewałem się. A cena 99 zł. Słuchajcie, w tym przedziale cenowym, kurczę, naprawdę ciężko znaleźć słuchawki, które mnie zadowolą, nie? Bo ja, no tak jak mówiłem, muzyki słucham bardzo, bardzo dużo na wielu sprzętach. I podoba mi się. Z tych słuchawek muzyka podoba mi się. I jeszcze chciałam wam pokazać na tych moich małych pierdółkach. Nie muszę odwrócić, bo nie będzie widać. Na tych moich małych pierdółkach też macie oznaczenie. To nie jest tak, że ktoś sobie pisze to RL tak po prostu. Ja o tym nie wiedziałam. Myślałam, że to jest jakaś ściema. Dopiero jak zaczęłam słuchać transów,
i medytacji właśnie na słuchawkach, bo jeżeli w ogóle decydujecie się na słuchanie transów albo medytacji prowadzonej, to tylko i wyłącznie na słuchawkach, i to na słuchawkach najlepiej przewodowych i na uszne. Mogą być bezprzewodowe, ale nauszne, nie, znaczy ja na tych nie słucham. I właśnie wtedy osoba, która prowadziła tą medytację, a jest to wielokrotnie przeze mnie już wspominany Mediteusz. Mediteusz tak w ogóle jest muzykiem z wykształcenia i jest lektorem. I to on właśnie powiedział, że jak wkładamy słuchawki do uszu, to żebyśmy sprawdzali dokładnie, gdzie jest jakie oznaczenie, ponieważ to nie jest bez... No zawsze mi słowo ucieka, to nie jest bez... Znaczenie. Bez znaczenia, którą słuchawkę wkładamy do którego ucha, ponieważ półkule mózgowe w ten sposób działają i są sprzężone, jak gdyby dźwięk podawany z tych słuchawek jest sprzężony konkretnie z daną półkulą, więc to nie jest bez, nie jest tak bez przypadku napisane prawa, lewa. Dobra, kończę, bo się plączę. Także jeżeli macie możliwość u siebie w mieście dotarcia do sprzętu, generalnie sprzętu. Ma naprawdę, Kruger ma wiele sprzętu w swojej ofercie. I telefony, i słuchawki, i sprzęt grający, głośniki, również narzędzia na majsterkowiczu. Ja wam tutaj, jak Przemek mówi, to ja wam puszczę, bo mam nagrany kawałek właśnie ze sklepu, bo sklep nazywa się Rebel Elektro, tak? Dobrze ja mówię? Tak, bo to tak. Jest... To jest firma, marka, która jakby zrzesza wiele takich tam jest... Wiele jest firm, znaczy w zasadzie urządzeń, o tak, Echpol, tak? No, tak. I ten, i mają po prostu dużo produktów. A też sklepy nazywają się Rebel Elektro. I właśnie jak tutaj Przemek mówi, to ja wam wrzucam kawałki, urywki ze sklepu Rebel Elektro, bo ja na przykład nagrywałam dzisiaj sprzęt kuchenny, który zarąbiście mi się podoba. I pokazuję wam tam również ceny tych produktów, bo są bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o rynek. I tak jak mówiliśmy, wiele z nas przetestowane już. Jak sam właściciel firmy mówi, że na przykład jeżeli potrzebujecie kamerkę, można kupić kamerkę 4K a la GoPro. Oczywiście GoPro to nie jest, no bo i cenowo nawet nie zbliża się do tego, ale kupujesz kamerkę bardzo dobrą jakość, tak? Tak. A resztę pieniążków, tak jakbyście kupili GoPro, można przeznaczyć na wyjazd, gdzie tą kamerką po prostu będzie nagrywać. Tak. Bo na przykład możecie kupić sobie fotel, nie? A za resztę kupić jacht, nie? A oni nie robią foteli. Jachtów też nie. Jak nie robią? Robią gamingowe, robią fotele. Tak? Oczywiście. A to tego nie wiedziałam. No, a co? Dobra, kochani, bo już raz wyłączyła mi się kamera, także dotarliśmy już chyba tutaj do kresu możliwości czasowych. Także dziękujemy wam za dzisiaj. Jeśli jesteście zainteresowane sprzętem, przede wszystkim ja tu mówię o Kruger & Mats, o słuchawkach przede wszystkim, to wpadnijcie do sklepu albo googlujcie sobie na stronach internetowych i wypróbujcie. To taka nasza polecajka. Jasne. Buziaczki. Pa, pa. Pa, pa.